Dzień dobry wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie pomyślałem, że pogadamy sobie na temat moich rybek, a konkretnie ich stanu zdrowia. No bo cudownie nie jest, jak wiecie, u mnie z rybami. No i niestety, nie jest tak, jak bym chciał. Pomimo tego, że dbam o ryby tak jak zawsze i zawsze te metody wypalały, no po prostu bym powiedział nawet niekiedy za perfekcyjnie, pamiętacie? Kto mnie dłużej ogląda, ile tu głupików kiedyś miałem. Oczywiście tych głupików było za dużo, nie? Ale pamiętacie, ile się namnożyło. No a teraz ogólnie, no, głupiki, no też tak dziwnie trochę. Trochę te, aby gdzieś tam z tego padołu chorobowego wychodziły pomalutku, ale to jest bardzo pomalutku. Na innych, w innych akwariach też zauważyłem jakieś dziadostwo. U neonów i kardynałów, no to kardynałek ma posocznicę, łuski szyszka, no przez skórę na brzuchu mu widać krew, plamy krwi. Samica bojownika ma pozwijane płetwy, ma takie jakby plamki, jakby coś na pleśniawkę, ale taką niedorozwiniętą, taką pleśniawkę bez pleśni. Samica głupika, ta z błękitnym ogonem, jest chuda, bardzo chuda, leży na dnie. Jeśli chodzi o samca głupika, tutaj też, o, tu jest, też mu brzuszek tyje. No, u mnie przeważnie głupikowi brzuszek tyje, to jest posocznikiem, no więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o Lunę, moją papugę, to też jej pióra jakieś takie krzywe wyszły, nie wiem czy to, ale to o papugi to się nie martwię, bo papugi, wiecie, pierzenie na wiosnę i tak dalej, i tak dalej. Także no, to jeszcze można zboleć. I jeśli chodzi o ptaki, no Olafowi też te piórka, ja wam go pokazywałem, był już taki piękny, też mu wypadły, ale to tak jak mówię, papugi to wiadomo, pierzenie na wiosnę i tak dalej, także no takie ekscesy mogą również też się dziać u papug, że im pióra wypadają, będą im rosły wiosenne po prostu. No a jeśli chodzi o rybki, to nie wiem, czy po prostu to, że się zmienia klimat znowu z zimowego na wiosenny. O, tu macie tą samicę teraz, no zobaczcie, jak ona jest chuda. No nie są to pasożyty, bo ja tutaj dawałem kiedyś lek na pasożyty, także myślę, że to nie są pasożyty, no po prostu. Ona już też była kupiona jako ryba już w dość dobrej, zaawansowanej dorosłości, więc być może już starość na nią przyszła. Podobnie jak i na tego samca tutaj, no a wiemy, że jeżeli ryba ma, im jest starsza, to tak jak człowiek, im jest starszy, tym więcej chorób się go czepia, no więc ryba tak samo na starość. Też ją lubi różne tam choroby wziąć, posocznica, nie wiem, i tak dalej. Bo głównie posocznica bierze ryby, które są stare lub mają słaby układ odpornościowy. No a te, tutaj mówię, no ten samiec i ta samica już są dość, takie widać po nich stare. Samcowi już nawet kolory trochę przyblakły, mam wrażenie, jest z tej już, no, dość dobrej, dosyć zaawansowanej dorosłości. No więc, no nie wiem, czy to po prostu starość, ale słuchajcie, mi tutaj te ryby kończy, czy po prostu tu coś jest. I to coś jest w każdym akwarium. Słuchajcie, nawet do osobnego akwarium mam każde akwarium osobne, ma osobną grzałkę, ma osobny filtr. Nawet podbieraki zakupiłem do osobnego akwarium. Jedyne co robię tymi samymi naczyniami, to podmieniam i dolewam wodę, jak odparuję. No i chyba, że to było zgubne, że mam do wszystkich akwariów te same pojemniki na wodę i tą, co odbieram, i tą, co dolewam. Chyba, że to by mnie po prostu zgubiło. I przez to mi się to rozniosło. Chociaż nigdy nic, a teraz nagle wszystko. Na każde akwarium. Więc nie wiem, napiszcie mi, jak jest u was. Bardzo was proszę, jeśli możecie. Napiszcie mi, czy u was też tak rybki chorują. Też posocznica, czy jeszcze jakieś tamkolwiek choroby u was też w akwariach grasują. Czy tylko u mnie coś jest. Ale słuchajcie, naprawdę, ja o rybki dbam tak, jak zawsze dbałem. I jak zawsze u mnie wypalało. No a teraz nagle wszystko się wali na łeb, na szyję. No i nie wiem. Więc dlatego, no jeżeli możecie, bardzo was proszę, napiszcie mi po prostu, jak jest u was i czy wam też rybki chorują i czy zmiana klimatu za oknem teraz zimowego na letni, która będzie się robić, czy też ma odwzorowanie na środowisko w akwarium, czy biometr za oknem ma odwzorowanie na to, co się dzieje w akwariach, czy rybki również mogą, nie wiem, być osłabione, czy mieć jakieś tam odczuwać jakieś, nie wiem, przesilenie wiosenne czy coś takiego, przez co mogą bardziej chorować. Nie wiem, bardzo was proszę o te informacje, jeżeli coś wiecie na ten temat, bo po prostu pomału już to mnie przeraża, co tu się dzieje. Ale jak każdy akwarysta, który wciągnął się w hobby, to nie zamierzam się poddać, walczył będę dalej. Jeżeli się z tymi rybami nie uda, odkażę zbiorniki, zrobię od nowa, także nie wiem.
ale nawet i w sklepach też zoologicznych, w moich tutaj ryb bardzo mało jest, także sklepy te, aby też zobaczyły rybi strajk w życiu i po prostu nie sprowadzają, także nie wiem. Piszcie mi bardzo proszę, jeśli możecie, co na ten temat wiecie. A w tym filmie na tyle, do usłyszenia w kolejnym i cześć.